pani burmistrz. Znaczy, no, może ja powiem o tym, o czym nie zdążyłam też na wczorajszym spotkaniu, ponieważ tak jak to pan przewodniczący, to warto powiedzieć, powiedział, ledwie weszliśmy do prawie, pan stwierdził, że w zasadzie to powinniście wyjść i rodzice, którzy są, którzy nie będą brać udziału w proteście, dosłownie tak to brzmiało mniej więcej. I ja nie byłam w stanie, ponieważ ze trzy razy siadałam, przepraszałam, że w ogóle żyję prawie, tak? Tak to naprawdę było, panie Rafale. Pan zresztą bardzo grzecznie się zachował, powiem to spokojnie, jest pan nie zabiera głosu. Ale nawiązaniu do wypowiedzi tutaj pana burmistrza, ja chciałam dodać pewne rzeczy, które wczoraj też bym wyjaśniała, tylko tak jak mówię, nie było szans na to. Proszę państwa, ta oświata to są jeszcze inne zadania, oczywiście oświatowe, które się nie mieszczą tam w tych wydatkach, o których mówił tutaj pan przewodniczący. Jeśli 6 milionów wydajemy na oświatę, na przykład w budżecie, to proszę państwa, to jeszcze wydajemy takie środki jak ostatnio była pani dyrektor, ma orzeczenie, proszę państwa, załączone 8 godzin indywidualnego nauczania. Czy my chcemy, czy nie chcemy, to musi być zatwierdzone do wypłaty. 8 godzin to jest prawie pół etatu, proszę państwa, indywidualnego nauczania, no bo każda godzina indywidualnego nauczania, no nauczyciel zarządu tego też nie będzie prowadził, prawda? Następna pani dyrektor wcześniej uzasadniła i miała rację, jeżeli chodzi o godziny świetlicowe. To się dzieje w tym roku szkolnym, wszystko teraz prawie w tym roku. Umowę zawieramy, pan burmistrz był zobowiązany i zawarł, bo to jest obowiązek, z mamą, która dowozi własne dziecko na zajęcia sensoryczne do Goleniowa, ponieważ u nas akurat nie ma takiego pedagoga, prawda? Dowozimy uczniów niepełnosprawnych do Orelu, do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego przy Biernowie. Z tego co pamiętam, to tam gdzieś też jest ponad 6 tysięcy. Tak, tych uczniów jest czwórka, ale mamy obowiązek. Co mają rodzice, proszę państwa, zrobić? No, może tak w tej chwili, bo wcześniej było mi tak. Musimy tym dzieciom zapewnić ten dopust. Zatrudniamy opiekunkę, która opiekuje się również dziećmi, przepraszam, niepełnosprawnymi, które dojeżdżają do szkoły specjalnej w Goleniowie. I to jest po prostu obowiązek gminy. Tutaj dyrektor, jeżeli występuje z pewnymi tymi wnioskami, załączając odpowiednie dokumenty, to po prostu my jesteśmy zobowiązani środki zapewnić. Także te środki naprawdę nie są małe. Jeżeli chodzi o ten język angielski, ja bym też chciała, żeby był. Czemu nie? I tu jest to, co powiedziała pani Agnieszka. Można to stopniowo, być może, schodzić z niemieckiego obowiązkowego, a za kilka lat od początku będzie od pierwszej klasy, czy przepraszam, nawet od przedszkola, teraz przedszkola będzie za ruchę, angielsek. Wtedy, kiedy podejmowano decyzję, być może, że nie, nie było akurat też, no nie wiem, wiem tylko tyle, że kiedy podejmowano decyzję o wprowadzeniu, bo był obowiązek jednego języka nowożytnego, byli nauczyciele przygotowani do języka niemieckiego. I tak, dlatego ta decyzja taka zapadła. No ja bym miał tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał? Jeszcze mogę? Proszę bardzo. To po wydawaniu budżetem szkoły. Znam szkoły, które nie są publiczne, prawda? Są społeczne, żyją tylko wyłącznie z dotacji. Okej, okay, tutaj nie bardzo pracują, ale są w stanie żyć tylko z dotacji, zapewnić pensję nauczycielom i jeszcze dbają o ich dzieci. Nie jest to wcale żadnej sytuacji. Tak, no. Ja też takie znam, tylko proszę pana, tam nie obowiązują takie przepisy jak w szkole samorządowej. Tam nauczyciele pracują w takich szkołach, bo nie ma innego wyjścia, bo nie ma gdzie indziej pracy, to jest jedyna placówka i gdzieś muszą pracować. Którzy mają niższe pobory. Nie obowiązuje karta nauczyciela, nie obowiązują urlopy zdrowotne, za które my musimy płacić, prawda? I nie ma, ma wiele, wiele jest, że tak powiem, no, ja uważam, że to jest, jak niektóre samorządy chcą się pozbyć oświaty, to oddają to różnego rodzaju fundacjom i stowarzyszeniom. I ja pracowałem w szkole, byłem dyrektorem szkoły, przecież tu w Żarnowie, pracowałem w szkole 19 lat bodajże, wcześniej, zanim odszedłem z pracy w szkole podstawowej w Racimierzu. I bywało różnie i też
kiedy były trudne sytuacje, kiedy gasiliśmy lampy w gminie, bo gmina była najbardziej zadłużoną gminą w Polsce. Kiedy groziło nam to, że się gmina przestanie istnieć nawet. Były takie plany w ministerstwie, że część gminy by była do Przywiernowa, do Wolina, a część do Goleniowa. To też były takie propozycje przemyślenia, że może oddać oświatę stowarzyszeniom, które się w takich momentach stowarzyszenia rodziców, które się powołują w tym tylko celu, prawda? Więc ja powiedziałem wtedy po moim trupie, bo to jest niestety upodlenie ludzi, proszę pana, bo pan nie rozmawiał z tymi ludźmi i tam ich na to stać, ale to jest kosztem nauczycieli. Bo to jest kosztem funduszu płac. Kosztem tego, że się muszą godzić na niższe uposażenia, bo nie mają innego wyjścia. I to są tacy półniewolnicy. Chcąc pracować, gdziekolwiek pracują. A poza tym łatwiej taką szkołę prowadzić, bo nie ma takich przepisów, jakie my musimy tutaj zagwarantować. A my musimy, a oni nie muszą. Nie ma świadczeń socjalnych, takich jak jest w szkołach samorządowych. Nie ma trzynastek, pobory są niższe. Ale większość ludzi tak, nie ma trzynastek. I trzeba się, proszę panią, nie udzieliłem pani głosu, ale powiedziała pani to, co pani powiedziała. Ale na razie funkcjonujemy w państwie prawa i prawo oświatowe, te ogólne dotyczące dydaktyki, te dotyczące finansowania oświaty, mówi, że ta trzynastka się należy. Więc jeżeli się tą trzynastkę komuś odbiera, nie dlatego, że on lubi, żeby mu odebrano, tylko dlatego, że nie ma innego wyjścia, to jest tak jak w przypadku tutaj dzisiaj pani Anety. Bo ona straci pracę i to jest problem dla mnie. Proszę, ten angielski, on nie jest dla mnie tak ważny. On jest pokłosiem tego, że ona straci pracę. Ale to widać, tak, że to właśnie, nie jest ważne no właśnie, my wiemy, że ale, to nie jest ale państwo nie słuchaliście również tego, bo ja z żoną rozmawiałem i trwają intensywne poszukiwania, jak zdobyć środki, żeby utrzymać nadobowiązkowy angielski. To nie jest tak, że my tak lekką ręką, taką czy inną decyzję podejmiemy, jesteśmy bezdusznymi ludźmi, bez jakichkolwiek uczuć i empatii. Powiem tylko tyle. Jest mi przykro. Jako człowiekowi jest mi przykro. Nie tak jak z tego angielskiego, tylko jak w sytuacji pani Anety Myszyckiej, której ja nigdy w życiu nie chciałbym się znaleźć i nikomu z państwa tego nie życzę. Ale tak jak powiedziałem wczoraj na zebraniu, nieraz są takie sytuacje, że trzeba podejmować trudne decyzje. I to jest ta decyzja z tej kategorii właśnie, która wcale w moim tutaj, moim osobistym Ryszarda Ławickiego wnętrzu była trudnym procesem, bo musiałem tutaj wiele z sobą tłumaczyć i rozmawiać sam z sobą i analizować, bo to nie są łatwe decyzje zaręcza państwa. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę. Środki, że poszukują pani dyrektor, że może z nimi pracy czy coś. Można poszukiwać, wcale znając nauczyciela i nie robiąc przerwy w nauce. A kończymy rozdrukowy zawsze na dyszku, można przekonać te środki na razie, żeby angielski był. Jak się znajdą, to można zacząć postąpić. Poprawiamy budżet gminy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt razy w ciągu roku, co wydaje mi się i tak troszeczkę dziwne. Ale spokojnie można tak zrobić. Przepraszam, ale nie zrozumiałem tego, co pan mówi, ale chciałem pan powiedzieć, bo jak pan mówi o tym, że coś będziemy tam. Pani Aneta jest zatrudniona. Rok szkolny trwa do 31 sierpnia. Czyli do 31 sierpnia pani Aneta będzie otrzymywała pobory. Mówimy o okresie do września. Do września może się jeszcze wiele zdarzyć, ale rozum podpowiada, że może coś nie być. Taką sytuację też można założyć, prawda? A w systemie polskim oświaty jest coś takiego jak ruch służbowy. I decyzje kadrowe, nie pamiętam, do 30 maja, czyli jak trzeba, tak? 30 maja. Trzeba podjąć, bo jak się ich nie podejmie w tym czasie,
to już potem nie wolno ich podjąć. Bo jest karta nauczyciela. I dlatego teraz o tym rozmawiamy. Bo później byśmy nie mogli po prostu o tym rozmawiać. Zwyczajnie. A możecie Państwo tą decyzję podjąć na następnej sesji Rady? Dać nam miesiąc? My pomożemy. Oczywiście, że ja bardzo cieszę się, że Państwo też się chcecie zaangażować, ale jednocześnie powiem tak. Jeżeli Państwo będziecie pracować nad tym, żeby na przykład poszukać środków, tak? I służby Pana Burmistrza i Panie Dyrektorki będą pracować, to tak w zasadzie nic się nie dzieje. Mleko się nie wylewa. Bo jeżeli poszukamy, będą te środki, Pani przyjdzie i powie, są w czerwcu czy tam w lipcu, to stosunek pracy Pani Mężczyńskiej, mimo że dzisiaj podejmiemy decyzję taką czy inną, to i tak trwa do 31 sierpnia. A to jest tylko dobra wola, żeby Państwo ją wyrazili. I dali nam szansę. Jaka dobra wola? Nie, to, ja tylko o to proszę. Wykazujemy dobrą wolę, bo mówimy, że chcemy pomóc Pani Mężczyńskiej jako człowiekowi. I wiemy o jej trudnej sytuacji, tak? Ale na razie podejmujemy taką decyzję, a do września może się wiele zdarzyć. I jeżeli się to zdarzy pozytywne, to ona jest jakby pierwsza w kolejce, tak? No tyle. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie da Ci Pan Przewodniczący. Nie widzę. Nie, ja już... Aneta jeszcze chciała się wypowiedzieć, tak? I Asia. Pani Mieszyńska, tak? Tak, ja chciałam prosić Pana, aby Pani Strzelczy mogła się wypowiedzieć, ponieważ podnosił już rękę od dobrej pół godziny. Nie chcielibyśmy być niegrzeczni w stosunku do tego. No jest taki wniosek formalny, muszę go przegłosować. Bo to nie mnie Pani prosi, tylko Rada. Rada w głosowaniu jawnym większością głosów udziela głosu, nie przewodniczący w tym przypadku. Proszę Państwa, w związku z tym poddaję wniosek Pani Radnej Anety Meszyńskiej, czy wyrażamy zgodę na udzielenie głosu Pani Joannie Strzelczyk, tak? Pani Joannie Strzelczyk. Kto jest za tym, aby udzielić głosu? Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał od głosowania? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę bardzo, udzielam Panu głosu. Panie, dziękuję. Ja tylko chciałam powiedzieć, Pan Burmistrz mówił, że będzie swoją decyzję o opierać na wnioskach, które wpłynęły od dyrekcji szkół. Pan Przewodniczący też o tym wspomniał. I chciałam tylko powiedzieć, bo to jest mowa, że będą potrzebne pieniądze, że to będzie go generowało następne dodatkowe koszty. I w tym wniosku jest mowa o zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej. To chciałam powiedzieć, że nie, to nie są koszta szkoły, ponieważ świetlice socjo opłacają gminy, ale które dostają gminna komisja do spraw problemów alkoholowych, dostaje z zewnątrz, tak? To są pieniądze, na które sklepy, które sprzedają alkohole, restauracje, które mają alkohol, mają jakąś tam po prostu opłatę. Ona te komisje alkoholowe, tam są te pieniądze wpłacane i one przychodzą do gminy i gmina ma obowiązek te pieniądze przeznaczyć na te zajęcia, więc to nie są koszta, tak? Bo mają Państwo swój wybór też opierać na podstawie tego wniosku, tak? To nie są koszta szkoły, tak? A niech Pani przeczyta jeszcze raz dokładnie, co tam jest napisane, proszę bardzo, Panią proszę. W szkole podstawowej w Stefnicy jest 50 uczniów. Nie, o tych świetlicach by mieli. Którzy wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć socjoterapeutycznych, porównawczych terapii pedagogicznej. Socjoterapeutyczne zajęcia, Szanowna Pani, to nie jest świetlica socjoterapeutyczna. To są zajęcia w szkole realizowane ze specjalistą socjoterapii. To nie jest świetlica socjoterapeutyczna i to nie. Prawdopodobnie moglibyśmy robić świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z pieniędzy tak zwanych kapsulowych, z alkoholowych. Być może, ja nie wiem, a u nas akurat one idą chyba na inne cele, nie pamiętam dokładnie, bo mi się to wszystko nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Kiedyś mieliśmy świetlice socjoterapeutyczne prowadzone wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci ze Szczecina, ale one nie bardzo zdawały egzamin. Towarzystwo nie wywiązywało się ze swoich zobowiązań w stosunku do gminy.
i tą współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci ze Szczecina żeśmy rozwiązali. Ale z całą przykrością muszę powiedzieć, że pani się pomyliła, bo to, o czym tam jest napisane, nie ma nic wspólnego z funduszem alkoholowym i nie ma nic wspólnego z takim szerokim pojęciem świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zajęcia się odbywają w klubie gdzieś tam wiejskim, gdzie jest pani opiekunka, dzieci odrabiają lekcje. To się nazywa tak szumnie świetlica socjoterapeutyczna, a Dalibóg ona niewiele ma wspólnego z taką naukową socjoterapią, którą prowadzi wykwalifikowana kadra socjoterapeutyczna. To jest akurat nie ta kategoria, tak? Bo pani się pomyliła. A jeszcze jedna odnośnie języka obcego w zerówce. To nie wiem, ile tam będzie godzin przewidzianych. Jedna, może góra dwie. To tak patrząc na te dwie szkoły, to jest koszt 2 lub 4 godzin tygodniowo. No, ale to nawet nie jest jedna czwarta etatu, tak? No ale to też tak szumnie brzmi, że duże koszty. No to spójrzmy na to, to są 4 godziny. No to nie jest cały etat. To nawet są nie tylko pół. 4 godziny. Góra. Ale tu są 4, tam są 4, tam jest 8, bo są zajęcia indywidualne, tam jest logopedyczne i to tak jak ten krasnoludek, co to przed do CPN pytał, ile kosztuje jedna kropla paliwa, w ogóle nie kosztuje, to proszę mi nakapać 5 litrów. No tak, ale chciałabym, żeby... To jest więcej tak, nie? No tak, no bo to brzmi tak bardzo, no żeby niektórzy mieli jakoś tak jasność i mieli tego świadomość, tak? A jeszcze co do zajęć logopedy i są problemy w szkole, tak, bo nie ma godzin czy dla dzieci, może rodzice o tym nie wiedzą, nie wiem czy wszyscy też chcą, ale też Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje dla dzieci takie zajęcia. Więc jeżeli komuś bardzo na tym zależy, no to też się może postarać. Taką informację uzyskałam. Więc też, no nie wiem, czy jako to pomysł, czy pomysł. Jestem zaskoczony, ale to nie ma nic do rzeczy, prawda pani? To nie ma nic do rzeczy, dlatego że rodzic jak ma, wie, że gmina musi mu to zapewnić, to nie pójdzie, nie będzie sobie zadawał trudu, żeby szukania gdzieś poza pisania pism, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia zajęcia logopedyczne finansował. Nie sądzę. Aczkolwiek sprawdzę. Dla zasady zapiszę NFZ logopeda. No to my poświęcamy czas na logopedy, a pan mówi też, że to będą rodzice, którzy nie będą chcieli jeździć, nie będzie im się chciało poświęcać czasu, a rodzice, którzy poświęcili swój czas i którym zależy na tym, żeby był angielski. Nie zrozumiała mnie pani. Ja mówię o tym, że jak coś się należy za darmo, i pani wierzy, że ja za długo żyję, żeby tego nie wiedzieć, że tu gmina musi na miejscu to zapewnić w szkole, bo taki jest obowiązek wynikający z ustawy o systemie oświaty, to nie będzie szukał gdzie indziej tego logopedy, bo przyjdzie tutaj do burmistrza i powie ty, Wyganowskim się to należy i ty masz mi to dać. Mnie nie obchodzi, jakim to zrobić kosztem, ani jak to zrobisz, ale ma być, bo artykuł taki i taki mówi, że ty masz mi to dać, koniec kropka. No to tutaj nie ma, to wiadomo, jest wygodniej, łatwiej, kiedy ten logopeda jest na miejscu, ale jeżeli tych godzin tak nie starczy, żeby dla wszystkich dzieci, czy ktoś tam by chciał dodać... Ale musi starczyć, proszę panią, ja właśnie mówię, musi starczyć. Bo my mamy obowiązek ustawowy to zapewnić. Nie, to nie jest dobra wola pana Wyganowskiego, radnych. Ma być i koniec. No. Zgodnie z planem pani dyrektor. Tylko, że każda gmina musi. Każda gmina. Każda gmina musi. A ja tutaj w pewnym momencie odniosłam takie wrażenie, że państwo się nad sobą użalają. Boże, mamy 50 dzieci, które potrzebuje pomocy logopedy. 5 dzieci, dla których trzeba zorganizować dojazd do Orawy. Ma pani rację. My jesteśmy taką biedną gminą, tylko my mamy taką. Ma pani rację. Użalanie się nad sobą, nie nad naszymi dziećmi. Tak, ja się właśnie użalam nie nad sobą, tylko nad kondycją dzieci. Bo program, ten proces tych wad, wymowy, o których pani tak sobie lekko mówi, to jest lawinowo, on narasta. Pytanie, moglibyśmy godzinami rozmawiać, skąd to się bierze? Czy to są braki wychowawcze w domu? Czy to jest jakieś na podłożu psychologicznym? Czy to jest przemoc? Dlaczego dziecko się jąka? Dlaczego mówi niewyraźnie? Dlaczego zjada sylaby? To gdzieś siedzi, to ma jakieś podłoże psychologiczne, czy... organiczne, bo takie się urodziło, prawda, i teraz trzeba to porównać. Nie wiem, z czego to wynika. Ja się właśnie nad tym użalam, że ten proces tych dzieci tak gwałtownie przebywa, tak by nie było kiedyś. Te nerwice, które są,
I te zajęcia socjoterapeutyczne to jest dla tych dzieci, które właśnie mają nerwice, mają lęki, nie potrafią sobie poradzić z sobą, nie potrafią w klasie usiedzieć. I ja faktycznie się użalam nad tym. Ma pani rację, dobrze pani odczytała moje intencje. Ja się nie nad sobą się użalam. Logopedia, lęki to są drogi. Tylko użalam się nad kondycją. Skąd to się bierze? Dlaczego to tak rośnie gwałtownie? Czy popełniamy jakieś błędy wychowawcze w szkole, w domu? Czy coś się może dzieje złego? Czy nie kontrolujemy tego, jak pani tutaj powiada? Tak, ja czytałem opracowania, że te brutalne gry komputerowe też wpływają na psychikę i powodują różnego rodzaju, że dziecko chce wyskoczyć jak Batman, i wyskakuje z 7 piętra, bo chce być jak... No ale to jest jakby poza tym tematem, o którym mam mówić. Nie, no bo czasy się zmieniają i życie w dzisiejszym świecie jest coraz trudniejsze, dlatego te problemy w szkole. Ja pracuję w szkole... Ale są coraz bardziej wygodni, uważam, że to szkoła powinna wychować... Że, a poza tym szkoła nie można na dziecko krzyczeć, ja nie można, broń Boże, nic mu powiedzieć złego, bo zaraz mama przyjdzie i powie, a co my tam, TVN przyjedzie, tak? Świat idzie w jakimś zwariowanym kierunku, ja wiem, ja to wiem, niestety z żalem to stwierdzam, że coś jest nie tak w tym wszystkim, co tu dzieje, coś się układa dookoła. No ale my, wracając już na grunt twardy, Rady Gminy, budżetu i tak dalej, my musimy nie dać odpór, bo odpór po części dajemy zatrudniając fachowców, ale my musimy zapewnić środki, po prostu zwyczajnie, dać kasę i koniec, bo ustawodawca wymyślił, że trzeba dać kasę, koniec, kropka. No ten problem też się nie pojawi w ciągu ostatniego roku i pewnie trzeba będzie mieć to na uwadze, że się może wzrastać szybciej czy wolniej, ale pewnie będzie wzrastać, więc... No boję się tego. Zgadzam się z panią, boję się. Więc tego. Może się okazać, że w przyszłym roku nie będzie to 50 dzieci, tylko 100. To będzie trzeba kogoś zwolnić, nie wiem, niemiecki, plastykę, muzykę. No już teraz to pani mówi w sposób żartobliwy, bo ten niemiecki, tak. Plastyka i muzyka też się dzieciom należy. I musimy im to zapewnić. Zaleczam pani, że likwidujemy angielski jako taki, tylko dlatego, że jest to zajęcie nadobowiązkowe. I nie musimy, a skoro nie musimy, a tam musimy wydatkować coraz większe pieniądze, no to tak jest jak budżet gminy, ja przepraszam za takie porównanie, to jest tak jak pani budżet domowy. Jak panią stać, to pani pije koniak, a jak panią nie stać, to pani pije cienkie piwo na wyprzedaży. I my też stoimy przed takim wyborem. I nie jest wyborem, który tutaj ktoś proponował, że w takim razie nie inwestujmy, zdejmijmy z inwestycji. Bo to nie jest ta kategoria, bo oprócz tego, że ma być oświata, ma być rozwój gminy. Bo my nie możemy być za dupiem i za ściankiem, tylko musimy z ludziom stwarzać szansę. To, co był tutaj pan opowiadał dzisiaj na sesji, to jest stwarzanie szans. Oczywiście potem to są komentarze, że Rzymczykowy mąż dostał po znajomości, tamten jest w zarządzie, to. Już pomijam te wszystkie rzeczy. Każdy miał prawo wystąpić. Ten wystąpił na wulkanizację kół, ten wystąpił na samochód. Bo Józek jeździ tym samochodem. Panie przewodniczący, ale nie musicie, ale my was o to prosimy jako mieszkańcy. I o dobrą wolę was, państwa wszystkich. Każdy ma prawo występować, a my też musimy tam coś włożyć. I tych nitek, no, które się tutaj schodzą, są setki. Państwo mówicie tylko tej jednej. Ważnej dla was. Nie ukrywam, że ważnej. Nas czy ale my to was, musimy tych nas? Nitek połączyć wiele w całość. I nieraz się nie da tego połączyć. A jeszcze takie pytanie, bo że mało szkół ma ten dodatkowy język, że niby tylko jedna, czy tam 11, my nie musimy mieć tego języka, ale nie możemy. Moglibyśmy być atrakcyjni, byśmy byli taką wyróżnioną, atrakcyjną szkołą. O proszę, można. Wyróżnilibyśmy się na tle województwa, jeżeli jest, no nie ma jednej. Nie, oczywiście. No to nie będziemy drugą szkołą w województwie, która ma dwa języki, ale na dzień 12, dzisiejszy 12. A ja pani powiem jeszcze raz, co powiedziałem. Proszę zadzwonić do tych szkół i zapytać, ile pani by musiała zapłacić za ten język jako rodzic. Bo nie wierzę, że w Szczecinie jest jedna szkoła na 60, gdzie są dwa języki i one są finansowane z budżetu miasta. Ja jestem za długo radny i w Szczecinie pracowałem kilkanaście lat, zajmowałem się tylko oświatą. I nie wierzę w to, że to jest jakiś wyjątek jedyny, 64 czy 34, gdzie są dwa języki. Na pewno rodzice tam partycypują w kosztach i na pewno dokładają, czy to jest poprzez komitet rodzicielski, czy poprzez jakiś projekt, czy może coś innego.
Państwo dowiedzieliście, że są dwa języki, a ja bym prosił, żebyście zapytali... A może Pan by się też popatygował? Kto płaci za to, proszę? No bo Pan mówi, że nie ma takich. My znaleźliśmy, że są takie. Nie ma takich danych. Ale jest, też... jak powiedziałem na zebraniu wczoraj, w Koroniowie są trzy języki, bo jest angielski, niemiecki... Ale my mówimy o szkołach publicznych. No ale... No to dajcie nam miesiąc, znajdziemy Panu szkołach, taki problem. Powiadam Pani raz jeszcze i nie będę więcej z Panią polemizował. No myślę, że nie warto. Jest jeden język, a jeżeli drugi jest, to ktoś za niego musi zapłacić. I nie wierzę, że płaci Urząd Miasta Szczecina za dwa języki w jednej szkole, a pozostałych 40-50 nie płaci. Bo tamci rodzice z tych innych szkół poszliby, zrobili pikietę przed urzędem, będzie na co będzie, są gorsze. My też dlaczego robimy. W tej szkole są dwa, a w tej, bo tam płacą rodzice, czy współpłacą. A może jakiś projekt europejski szkoła wygrała i w ramach tego projektu są nauczane te języki. No, kiwa Pani głową. Proszę kiwać. No bo Pani dyrektor miała problem ze znalezieniem nauczyciela języka angielskiego, tak? W tym momencie pozbawiamy się nauczyciela języka angielskiego, którego naprawdę zdobyła z wielkim wysiłkiem. Sama o tym mówiła. Pani nie słucha tego zdania. No, no to Pan też nas nie słucha. Dobrze, zamykam dyskusję w takim razie. Dzieci, każde dziecko, każde ten jakby by dało po 10 zł, to już jest 2000, to może tu by w tą stronę iść. Proszę Państwa, ale ja nie mogę Państwu powiedzieć, że na sesji złóżcie się, a my dołożymy. No nie. Ale my Pana prosimy o to, Państwa. Jak zorganizować się w komitet, żeby zaprotestować, Państwu to poszło sprawnie, podziwiam organizację, to proszę w takim razie wrócić do siebie, do rad rodziców, i przedyskutować poważnie, nie na zasadzie ci źli nie chcą nam dać i musimy sobie. Ale my dyskutowaliśmy merytorycznie. Proszę? Dyskutowaliśmy merytorycznie. Ja nie słyszałem, bo Państwo mnie wyprosili. Tak, bo to jest, to jest inicjatywa rodziców. A w tym stanowisku nie ma żadnej dyskusji merytorycznej. Ale to jest, tylko, że chcemy, nie zdążyliśmy. Nie, proszę Pana, jest tam przesunięcie się. Państwo wrócicie teraz do swoich tych komitetów rodzicielskich i zaprosicie tam dyrektorów szkół. I będziecie naprawdę chcieli poważnie o tym rozmawiać i złożycie jakieś propozycje, to my się do nich odniesiemy. A na razie to nie mamy się do czego odnieść, przepraszam. Tak, tylko... Bo nie ma żadnych propozycji, tylko jest napisane, wyrażamy... Niech Pan nam nie zarzuca, bo robiliśmy to szybko. Państwo też nas zaskoczyli tą decyzją i dyrekcja nie pytała rodziców. Niestety, żaden z dyrektorów nie pytał rodziców. Nie miał obowiązku. Nie miał, ale też nie pytał, więc nie mogliśmy w ciągu 3 dni podjąć konstruktywnych wniosków. Dobrze, dotyczących dlatego, znalezienia dlatego środków, mówię, więc prosimy o miesiąc. Dlatego mówię jeszcze raz. Niezależnie od tego, jaką decyzję dzisiaj podejmiemy, to Pani Meszyńska jest zatrudniona do 31 sierpnia. Nie, to już Pan wyraził zgodę i to już jest brak dobrej woli. Nic nie będzie, proszę Pani. Brak dobrej woli. Nikt nie jest zaparty posłem. Jeżeli będzie propozycja z drugiej strony, to się do niej po prostu... To my prosimy Państwa o to, że to zaparcie, żeby Państwo dali szansę. Przez pyskówkę. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja mam mało przyjaciół, bo ja mówię ludziom prawdę w oczy. Ale to nie my rozmawiamy to prywatnie. Jak się pomylę, to przeproszę. Może dlatego mam tak mało znajomych i ludzie nie przychodzą do mnie. Dobra, przepraszam. Bo jak ktoś jest głupi, to mówię, że jest głupi. Dobrze, przepraszam, ja już nie będę polemizować. Nie, to nie chodzi tutaj o Panią, ja, nie robię, ja nigdy nie odnoszę sprawy ad personam. Przepraszam, bo nas to unosi, bo to nasze dzieci, także też trochę mamy... To trzeba mówić o sprawie, a nie o ludziach. O Próbujemy. Sprawie trzeba mówić, o problemie, tak? Jeżeli Państwo, ja myślę, że będę tutaj wierzył głosu Pana, bo myślę, jeżeli zrobicie jakąś konkretną propozycję, przemyślaną, przegłosowaną, zaakceptowaną przez... rodziców, przez rady rodziców, przez szkoły, no to myślę, że to wtedy będzie jakaś płaszczyzna do rozmowy. Bo ja na przykład ja się nawet cieszę, że takie tutaj są jakieś myśli Państwa w tym kierunku zmierzają. To widzę, że rodzi się po drugiej stronie partner. Bo ja nie wiem, tyle mogę powiedzieć. No do tej pory nie było? Nie, nie, bo proszę Panią, wczoraj jak patrzyłem na to, co się dzieje na tym spotkaniu, to ja myślałem, że jestem na jakimś politycznym meetingu. Aha, czyli może to były emocje, proszę nas zrozumieć. Bo jeszcze nie wszedłem, a już nie chciałem o prosić, prawda? Potem mi przerywano co chwilę, nie mogłem pozbierać myśli. Pani, ja mam głos donośny, więc ja się, że tak powiem, swoim głosem przebiję. Ja mam dobrze ustawiony głos, który nawet śpiewania w chórze, więc ja mam... Ale jak Pani Burmistrz mówiła, to z osobą spokojną mówiła normalnie, to gwarantuję, że tamte ostatnie rzędy nie wiedziały, co ona mówi, bo co chwilę ktoś mówił i wchodził polemicznie i wchodził. I nawet mnie trudno było zrozumieć to mówienia Pani Burmistrz, bo nie dało się tego słuchać i rozumieć dokładnie, co ona mówi.
Niestety tak było, z przykrością muszę powiedzieć. Było tak dlatego, że rodzice prosili o miejsce na spotkanie Rady Rodziców, ale osoba, która informowała o spotkaniu władzę, która prosiła, nie poinformowała rodziców. No proszę pana, ale to ustalcie to między sobą. Także, i nie może być tak, że ja nie byłem tam prywatnie. Ja byłem jako przewodniczący Rady Miejskiej, organu wykonawczego, uchwałodawczego w tej gminie. Ja tam nie reprezentowałem siebie. Ja reprezentowałem tam Radę Gminy, bo chciałem usłyszeć, co państwo mają do powiedzenia. I zostałem poproszony również telefonicznie przez pana burmistrza o to, żeby, bo był w Warszawie, też załatwił pieniądze, których nie mamy. I poprosił mnie, żebym towarzyszył pani burmistrz, był tam i z państwem się spotkał. Tak? I tylko tyle, i aż tyle. A poza tym, wie pan, ja mogłem tam być intruzem, ale gospodarz obiektu, czy pani dyrektor szkoły jest wypraszana z własnej szkoły, bo ktoś nie chce z nią rozmawiać, to ja pierwszy raz taką formułę zebrania widziałem. Ja byłem na dziesiątkach zebrań. I to mi gorsze jak te, bo ja pracowałem, byłem dyrektorem w kuratorium, jak jeszcze oświata podlegała pod kuratorium cała, i szkoły były likwidowane, to tam jak się wjechało na wieś, to już orczyki były od wjazdu. Pan Rysiu, nie żyjący już kierowca, to cudem uniknął uderzenia siekierą przez rozjuszonego obywatela, który protestował przeciwko likwidacji szkoły pod Stargardem. No, ale to jakby inna kwestia. Proszę bardzo, panie. Ja w kwestii formalnej, panie przewodniczący, ja bardzo, bo ta polemika do niczego, stanowiska komisji, chcieliśmy do głosowania, bo naprawdę i tak do niczego to nie zmierza. Będziemy do rana. Do rana będziemy. Wiadomo, jedni mają argumenty i drudzy mają argumenty i te wcale nie. Kto z państwa jest za tym, żeby zamknąć dyskusję w tym punkcie? Proszę powiedzieć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W związku z tym, że wyczerpaliśmy to, co było w tym punkcie, przypominam, że pierwsza uchwała, którą mamy podjąć, to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy, przepraszam, w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Członkowie Komisji do Spraw Społecznych, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy zaopiniowali 2 głosami za, 2 głosami przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosowania. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetu, poproszę. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy, wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Proszę trzymać, bo ja muszę przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Matka. Kto jest przeciwny? 3 osoby są przeciwne. Kto się wstrzymał od głosu? 1 osoba się wstrzymała od głosu. Przechodzimy w takim razie do głosowania drugiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Członkowie Komisji do Spraw Społecznych, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy zaopiniowali 2 głosami za, 2 głosami przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosowania. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji do Spraw Budżetu. Członkowie Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową imienia księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? 3 radnych wstrzymało się od głosu. Nie jest przeciw, przepraszam. Kto się wstrzymał od głosowania? 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy.